Pluszaki, rozrabiaki. Poskromienie złośnika. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj moje drogie dziecko, byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez Ciebie pluszak. Będzie on wędrować po pluszakowie razem z Tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie Ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez Ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry. Na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy. Lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak. To znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w pluszakowie. Z tulkiem, kolcem, łatkiem, z drapką i pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Łatek, ty kundlu! Ochlapałeś mnie! Nie wolno się bić. Ani obrażać. Ale on mnie popchnął! A on mnie ochlapał! Ale to ty zacząłeś? Nieprawda, to ty! A właśnie, że ty! Ho! Ty! Stoicie w basenie, a kłócicie się o chlapanie? Czy to nie jest nieco dziwne? Oj, dajcie spokój. Chlapanie jest przecież fajne. Tak. I przynajmniej nie boli. Właśnie nie boli. I pomoże rozładować złość. Jak już macie walczyć, walczcie tak, żeby nikogo uderzenie nie bolało. Mam pomysł na walkę na chlapanie. Tylko musimy znaleźć balony. Cieszę się, że znów mogę gościć cię w pluszakowie. Tęskniłem za tobą. Musimy znaleźć balon, żeby bawić się w chlapanie ze zdrapką. Kliknij na balon, żeby zagrać w bitwę balonową. Gra. Bitwa.
elfa balonowa. Zdrabka miała świetny pomysł na bitwę. Naciskaj spację, by rzucić balon wypełniony wodą w przeciwnika i ochlapać go. Strzałkami przesuwaj mnie i uważaj, bym to ja nie został ochlapany. Wygrałem bitwę balonową! No i jak? Ochłonęliście? Prawda, że lepiej walczyć bez użycia przemocy? W tym przypadku tak, ale co zrobić, kiedy się tak strasznie zdenerwuje, że aż się kolce na głowie jeżą i pięści zaciskają, że nie ma przebacz? Jeśli wtedy kogoś uderzysz, wcale nie poczujesz się lepiej. To nie jest rozwiązanie. Ja znam dobre rozwiązanie. Jak się zdenerwuję, to liczę sobie wtedy powoli do 10 i wolniutko oddycham. Prawidłowy oddech to skarb. No ale jak tu powoli oddychać, kiedy chce się kogoś rozerwać na strzępy? Prawidłowo oddychać można nauczyć się tylko nurkując, za mną w poszukiwaniu skarbu z głębin morskich. Znajdź małże z perłą, aby nauczyć się prawidłowego oddychania. Magazyn. Kliknij na małże, a dowiesz się, jakim skarbem jest prawidłowy oddech. Gra. Oddech to skarb, czyli tylko spokój nas uratuje. Skarbem jest spokój, który uzyskujemy dzięki prawidłowemu oddychaniu. Nurkujmy w poszukiwaniu skarbu przy pomocy strzałek i zbierajmy znalezione perły przy pomocy spacji. Pamiętaj, że będąc w wodzie, cały czas wydycham powietrze i muszę zdążyć wynurzyć się, by zaczerpnąć kolejny oddech. Thank you.
udało się. Teraz już wiem, jak prawidłowo oddychać i zachować spokój w trudnych sytuacjach. Ależ jestem zrelaksowany. Nie denerwuje mnie już nic a nic. Wiesz co, Ładku? Rzeczywiście nie było powodu do kłótni. Przepraszam, że cię popchnąłem. He? No co jest? No, pogłódźcie się. Ale... bo on mnie nazwał kundlem. Nigdy mu nie wybaczę. Ale ja tylko tak... ja nie chciałem. Chciałeś? Nie bierz tego tak do siebie. Ten, kto cię wzywa, chce cię sprowokować i zarazić swoją złością. Jeśli na to pozwolisz, to i twój humor się popsuje, a jeśli nie, złość wróci do tej osoby i ona w końcu przestanie ci dokuczać. No. Kiedyś dziadek powiedział, że dobro zawsze wraca. Może tak samo jest ze złośliwością? Wraca jak bumerang do tego, kto je wysyła. Tak, ale tylko jeśli się przed nim ochronisz. Pokażę wam jak, tylko znajdźmy parasol. Znajdź parasol. Nauczymy się chronić przed złośliwością i odbić wyzwanie. Kliknij na parasol, żeby ćwiczyć ochronę przed wyzwaniem. Gra. Walcz z prowokowaniem, odbij wyzwanie. Nie pozwól się sprowokować uszczypliwymi uwagami otoczenia. Przy pomocy myszki poruszaj parasolem tak, by osłonić mnie przed wściekłymi kroplami deszczu. Jeśli uda mi się przetrwać atak, pogoda i nastrój zaczną się poprawiać. Jeśli jednak krople uderzą we mnie, przejmę zły humor i rozpęta się prawdziwa burza. Brawo! O to chodzi. Wyśmienicie. Brawo! Hurra! Obroniłem się przed złośliwością! Na niebie znów zagościło słonko, a na mojej twarzy uśmiech. Aha, udało mi się! Nikomu nie wolno nazywać mnie kundlem, bo pożałuję. To teraz już się pogodzicie? Trudno jest się pogodzić, kiedy posprzeczamy się z kimś na poważnie. Dlatego lepiej obrócić wszystko w dobry żart i wyobrazić sobie coś śmiesznego. Ciekawe co? Na przykład tego kogoś z uszami spaniela? Nie mogę! Ale śmieszne! Nie tego kogoś, lecz siebie. He? No mi w uszach spaniela nie do twarzy jest, raczej. Wiem, nie jest łatwo śmiać się z samego siebie, ale to działa. Przekonacie się sami, tylko znajdźmy lustro. Znajdźmy lustro, by nauczyć się śmiać z samych siebie i obrócić kłótnię w dobry żart. Magazyn. Warsztat. Kliknij na lustro. Obrócimy kłótnię w dobry żart. Gra. Obróć kłótnię w dobry żart. Kiedy jestem zdenerwowany i obrażony, traktuję sprawy zbyt serio. Aby nabrać dystansu i rozluźnić się, trzeba się z siebie śmiać.
przebierz mnie zgodnie z moim wyobrażeniem, a na pewno poprawi mi się humor. Wspaniale sobie radzisz. Rzeczywiście to głupio tak się obrażać na śmierć i życie. Muszę przyznać, że niełatwo jest znaleźć w sobie coś zabawnego, ale jak już się znajdzie... to cała złość mija. Przepraszam, że cię ochlapałem. Zgoda? A ja przepraszam, że cię wyzywałem. Zgoda! Reklama. Pokoloruj plakat na ścianę sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania Pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować. Możesz też urozmaicić plakat stemplami, klikając nimi na ekranie. Jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Dalej. Cofnij stempel. Thank you.
zatwierdź reklamę. Wyjście. Telewizorek. Wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory, są zgromadzone w telewizorku. Możesz je przewijać, używając przycisków z czerwonymi strzałkami. Aby obejrzeć wybraną scenkę, kliknij na przycisk z zieloną strzałką. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Następna scena. Wyjście. Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie, w Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To pluszak kolec. Razem z kolcem broi łatek, taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. W następnym odcinku wraz z pluszakami trafisz na bezludną wyspę i przekonasz się, że dzieląc się z innymi nie tracisz, lecz zyskujesz więcej. Nowy numer już od 29 października w kioskach.